czy wprowadzenie i uchwalenie projektu do Prawa i Sprawiedliwości mogłoby się wiązać niestety z tym, że bardzo często mielibyśmy do czynienia z bardzo populistycznymi, acz szkodliwymi z punktu widzenia państwa referendami, bowiem widać jednoznacznie, że taka pokusa wśród obecnej opozycji nie jest, więc te mechanizmy, które są obecne dotyczące referendów, to jest populistyczne, panie pośle. Mówię o pomysłach, które mogą.